Ewangelii według świętego Jana. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. To zdanie, które przeczytałem, pokazuje właściwą kolejność wydarzeń. Wpierw ujrzałem, a potem daję świadectwo. To jest zadanie dla mnie, jako dla głosiciela Ewangelii, dla każdego z Was. Nie możemy mówić o Bogu teoretyzując, opowiadając o kimś, kto nie jest dla nas żywym doświadczeniem. Wpierw ujrzeć, a potem opowiadać. W każdym sądzie, każdy świadek badany jest wpierw z tego, czy rzeczywiście widział to, o czym chce świadczyć. Więc i my na tym sądzie Bożym, na którym będziemy rozliczani z tego, czy głosiliśmy prawdę, wpierw będziemy zapytani przez Boga, czy nie przeoczyliśmy Jego obrazu wokół nas, w Piśmie Świętym, w Eucharystii, w drugim człowieku, w Kościele. Ujrzeć Jezusa Chrystusa, najważniejsze zadanie człowieka na tej ziemi, a Jego oblicze jest piękne i ten widok, który przypływa do nas wraz z tym, jak Go ujrzymy, to jest właśnie niebo. Zapraszam, żeby rozglądać się wokół siebie i widzieć Jezusa Chrystusa wszędzie, we wszystkim, w każdym. Zobaczył i zaczął głosić. Obyśmy i my tak potrafili. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutro.